Podgórze to jedna z wałbrzyskich dzielnic, w której ważną rolę odgrywa Rada Wspólnoty Samorządowej. Wspólnota organizuje festyny i paczki mikołajkowe dla najmłodszych. Aby uatrakcyjnić imprezy, członkowie Rady Wspólnoty marzą o zakupie maszyny do waty cukrowej. Może wspólnie z naszymi środkami i z pomocą partnicy chcemy kupić maszynę do waty cukrowej. I wtedy stanąć obojętnie w sobotę, w niedzielę, czy będzie Dzień Dziadka, czy Dzień Babci, czy obojętnie Dzień Dziecka. Chcemy tą watę cukrową rozdawać. To są nasze takie plany. No i oprócz tego mówię, są festyny, są potrzeby klubowe, KP Podgórza. To są, no jest dużo, dużo pomysłów, jest dużo, a pieniędzy jako Rada Wspólnoty Samorządowej na rok posiadamy tylko 3000 zł na cały rok. I to wykorzystujemy głównie na Mikołaja. Nasza filozofia w tym zakresie, w zakresie tej szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej, no jest taka, że staramy się być tam, gdzie są te największe potrzeby, no i tam, gdzie działamy. Najbardziej oczywiście cieszą takie podziękowania od osób, którym wiemy, że ta pomoc rzeczywiście coś dała, tak? Czyli nie instytucji wyspecjalizowanych w jakimś fundraisingu, które niejako z automatu wysyłają, produkują praktycznie seryjnie jakieś dyplomy i podziękowania, tylko w takich miejscach, gdzie faktycznie widzimy, że widzimy tę radość, którą nasza pomoc przyniosła. Za okazaną pomoc i nadzieję na dalszą owocną współpracę przedstawiciele RWS w osobie Wiesława Bielawskiego, radnego i przewodniczącego Rady Wspólnoty Samorządowej Podgórze oraz Krzysztofa Gołosza, szefa Stowarzyszenia Mieszkańców Podgórza, złożyli na ręce prezesa KSS Bartnica podziękowania, wręczyli także symboliczny puchar.